skoro jest taka dobra pora. Czy częstotliwość jest wolna? Tu SP9 Franek Bożena Tomasz. Jeżeli ktoś chce łączność z drugą półkulą wykonać, to musi w godzinach nocnych, wieczornych liczyć na to, że po drugiej stronie operator jest aktualnie wyspany i może pracować na swojej własnej radiostacji. No i oczywiście, żeby korespondent na słuchanej częstotliwości po prostu odpowiedział, bo nie zawsze słyszalność jest na tyle dobra, nie obarczona zakłóceniami, żeby można było taką łączność bez żadnych problemów przeprowadzić. Po przeprowadzonej łączności należy wymienić się kartami QSL potwierdzającymi daną łączność, w której jest zawarty raport, imię operatora, położenie geograficzne i znak stacji, która obustronnie zostały wymienione te znaki. Tutaj jest na przykład Spitsbergen, bardzo ważna i ciekawa karta, jeżeli chodzi o łączność z wyprawą na Spitsbergenie znajdującą się. Jeżeli chodzi o najdalsze łączności, to Stany Zjednoczone, Australia, Japonia i jedna z ciekawszych łączności z wyprawą alpinistyczną w tym momencie, kiedy Jerzy Kukuczka zginął w górach. SP9 Franciszek Barbara Tadeusz, Stanisław Paweł 3, Ludwik Roman Maria Słucha. Dziękuję, wszystkiego dobrego. W tej chwili w Nowej Hucie jest około kilkudziesięciu krótkofalowców, starszych, młodszych. No ja należę do chyba seniorów, jeżeli chodzi o wiek, także nie jest ich wielu, ale prężnie i aktywnie działają. Panie Maćku, znajdujemy się w centrum dowodzenia dawnej huty imienia Lenina na wypadek ataku nuklearnego, klęski ekologicznej czy też jakiegoś innego zagrożenia. Tutaj był centralny punkt dowodzenia. Może zajrzyjmy. Pokoje dyżurnych. Spływały tutaj meldunki, co się też dzieje na zewnątrz. Tutaj może. Ebonitowe słuchawki. Coś tam brzęczy. O, spadła klapka. Informacja, że z tego numeru przyszedł meldunek. Przekażmy tą informację do kolejnego pomieszczenia. Panie Maćku, teczkę przekazaliśmy do sali dowodzenia. Sali dowodzenia. W tym pomieszczeniu tych kilkunastu ludzi odpowiadało za wszystkie procesy decyzyjne w wypadku jakiegokolwiek zagrożenia. Specjaliści, tak? Specjalista do spraw rozpoznania, zastępca komendanta do spraw technicznych, zastępca komendanta do spraw organizacyjnych, o dyrektor generalny huty, a tutaj komendant obrony cywilnej huty. To same najważniejsze persony. W sumie kilkanaście osób. Otrzymywali oni tutaj pełny zestaw informacji o wszystkich zagrożeniach. Zbiorniki substancji toksycznych. Wszystkich zagrożeniach w kombinacie, o aktualnej sytuacji na powierzchni. Tabelka, taka tablica z zagrożeniami meteorologicznymi, a także tymi wszystkimi, które spowodowały to, że ci ludzie musieli te decyzje podejmować. Proszę zobaczyć zagrożenie
Powietrze, tak, znaczy, powietrzne, pamiętajmy o tym, że o ile na wojnę nie można było za bardzo liczyć, o tyle cały czas zdarzały się awarie i na przykład do powietrza dostawał się tlenek siarki. My tak naprawdę nie wiemy, jakie katastrofy, czy też kataklizmy, czy też wypadki tutaj w tym kombinacie miały miejsce, bo wszystko to było tajne, przez poufne. O, ale tu mamy coś pięknego. Specjaliści siedzący przy tych stanowiskach po otrzymaniu informacji natychmiast poprzez telefony uruchomili odpowiednie służby na zewnątrz. O, lampka mi zgasła. O, dobrze. Panie Maćku, ten sprzęt jest oryginalny. Polska myśl techniczna pochodząca z połowy lat 50. XX wieku. Halo? Halo? Mówi się. Halo? Dajcie mi dyrektora generalnego. Co tam jest, panie Maćku? Niespodzianka. Mapa. Wow. Zasięg rozprzestrzeniania się TSP. Obcy wstęp zbroniony, ale my wejdzie. Spokojnie. Zawsze wchodzi. Panie Maćku, centrala telefoniczna z lat 50., jak widać, działająca. Łączono tutaj z odpowiednimi wydziałami na górze, a także ze służbami wojewódzkimi odpowiedzialnymi za różnego rodzaju również działania. Filtry powietrza, ale jak zabrakło prądu, trzeba było wsiąść na rowerek i pedałować. Panie Maćku, panie Maćku, teraz niech pan sobie idzie popedałować, ja już nie mam siły. Zmiana. Dobra,